Kolejna firma, która wchodzi w skład koncernu Harman. Nowości nie ma jako takich, natomiast z okazji kolejnych urodzin firmy, okrągłych urodzin firmy DBX, firma postanowiła wypuścić na rynek troszeczkę odświeżoną serię swoich procesorów dynamicznych i korektorów tercjowych, żeby uświetnić okrągłą rocznicę urodzin. Te wszystkie urządzenia otrzymały nowe oznaczenie. Oznaczenie to dodana literka S. Co wchodzi w skład tych urządzeń? Tak jak mówiłem, głównie procesory dynamiczne, znane na rynku, istniejące. Przedwzmacniacz mikrofonowy, kiedyś pod nazwą 286, teraz pod nazwą 286S. Kompresor bramka limiter, znana jako 166, teraz 166S. 266 również, czyli bramka z kompresorem. Oczywiście zwrotnice sygnałowe, zarówno 223, jak i 234. Też nowy srebrny panel frontowy w oznaczeniu literka S i tercjowe korektory, jednokanałowy 131S i dwukanałowy 231S. Cóż tu jeszcze mamy w tym raczku? Mamy istniejący procesor DBX-a DriveRack PX do aktywnych, do sterowania aktywnymi systemami nagłośnienia. No i istniejący, cieszący się ogromnym powodzeniem, znany wszystkim DriveRack PA+.